Dobra, nagrywam. Dzień dobry, nagrywam teraz. Nie będę nagrywać, bo się nie będę nagrywać. Miałem nagrać film, przepraszam bardzo, widzicie, kamera stoi. Miałem nagrać film, tylko że po prostu przeczytałem przed chwilą sondaż ostatni i wyborczy i on mówi, że opozycja przegrywa, bo jest za bardzo rozproszona. Proszę? Jak to rozproszona za bardzo? Ja uważam, że opozycja w ogóle za mało jest rozproszona. Opozycja nie powinna być rozproszona, tylko powinna być drugi rozproszona, trzeci rozproszona, powinna być w ogóle do skutku. Powinna być proszona opozycja, żeby nie była rozproszona. Tak uważam. Cześć. I miałem to nagrać. Właśnie chciałem tu na ten, żeby wysłać nagranie do opozycji, żeby oni wiedzieli, że my wierzymy na dole, że rozproszenie jest dobre, że trzymamy kciuki i wiemy, że załatwimy ich rozproszeniem. Tak, załatwimy ich ilością kandydatów. Po prostu zjednoczenie nie ma sensu żadnego. Przecież była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i jak się skończyło? No, nie ma Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bo słuchajcie, powiem wam, że zjednoczenie ma krótkie nogi. I dowodem na to, że krótkie nogi ma zjednoczenie, jest partia Zjednoczona Jarosława, której zaraz nie będzie, bo ją przecież opozycja swoim rozproszeniem normalnie zmiecie. Tylko się musi jeszcze bardziej podzielić, żeby było rozproszenie większe, żeby było. I uważam, że tak. Kosiniak powinien startować osobno i Kamysz powinien startować osobno. Szymon powinien startować osobno i też powinna reszta całej bez Hołowni startować osobno. Wszyscy osobno, nawet żona Hołowni powinna wystartować osobno. Zresztą ona by miała najłatwiej, bo jest pilotem, to by sobie startowała osobno, kiedy by se chciała. I uważam, że Nowoczesna się powinna podzielić na staroświecką i współczesną. I wtedy ta staroświecka powinna wystawić Petru lub Nauer. No i wtedy Tusk powinien wystawić Trzaskowskiego, oczywiście powinien go wystawić do wiatru, a Lewica powinna wystawić Millera, no żeby pokazać, jak mężczyzna kończy Lewicę. Znaczy Lwicę, przepraszam, bo Lwicę, tą ogórek powinna być na Lwicy Lewicy, żeby był taki prawdziwy pluralizm. Tak się nazywało to, taki w skrócie, nie pluralizm, plucie na realizm, żeby było. I wtedy wyborca ma taki właśnie dyplomat. Czy ma głosować na prezentera z TVN-u, czy na prezenterkę z TVP. Mało tego, ja wam powiem, że liderzy opozycji powinni się, bo tak wymyśliłem, żeby się powinni zduplikować, wiecie, odduplikować się, nie? Na przykład Rozenek mógłby się zduplikować z Małgorzatą. Rozenek to, no nie, to niedobrze, bo jakby Rozenek to ten, to Majdan byśmy mieli w Polsce, to nie, to lepiej może nie. To może Czarzasty powinien się zduplikować, o, i Czarzasty się powinien zduplikować i we dwóch wystartować, osobno oczywiście, on żeby wystartował i jego zduplikowany żółty steterek osobno. No przecież na listach opozycji powinno być tyle nazwisk, żeby one się nie mieściły w ogóle na tych wszystkich kartach do głosowania. I wchodzi sobie taka aborczyni wyborcza do lokalu, mówi bardzo proszę kartę, bo chciałam ptaszka Jarkowi postawić i się okazuje, on ma, nie ma karta do głosowania, proszę bardzo, dają jej cały segregator. Ona mówi, co to jest? A oni mówią, no się opozycja się nie mieści na kartach, to w segregatorze teraz proszę sobie głosować. Uśpić wyborców PiS-u. Wchodzi tak za kotarę, ta wszystko taka zaborczyni, aborsza i się tam... I miałem to wszystko do tego nagrać. Tu chciałem to nagrać wszystko. I nagle dzwoni do mnie Rysiek. Już włączałem kamerę, tu naciskałem guzik. I on mówi tak, ty, słuchaj, nie nagrywaj tego, Rysiek mówi, bo to nie jest śmieszne. Ja mówię, co nie śmieszne? On mówi, oni się bawią w rozproszenie i oni przegradzą wybory, ale to potem my się będziemy musieli wyprowadzić z Polski. I słuchajcie, tak mnie wyprowadził z równowagi normalnie, że normalnie nie nagrałem tego filmu w dzisiaj. Ale tak sobie myślę teraz, bo już pogadałem z wami, że przeszło mi, że chyba go nagram, w takim razie go nagram wczoraj. No, bo wczoraj nie wiedziałem, że Rysiek do mnie zadzwoni. Także wy też wczoraj nie wiedzieliście, że będziecie musieli mi dzisiaj wpłacić na Patronite. Także korzystajcie, bo już wiecie. I ja też wiem, że wiecie. Trzymajcie się.